W celu wykonania obróbki materiału za pomocą obrabiarki konieczne jest wykonanie wielu ruchów narzędzia i materiału względem siebie. Ruchy te nie tylko związane są z wykonywaniem obróbki, ale również z czynnościami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania obróbki, np. załączenie i wyłączenie chłodzenia, odsunięcie narzędzia od materiału obrabianego i tym podobne. W przypadku sterowania numerycznego wszystkie ruchy i polecenia, które są niezbędne do wykonania obróbki, zapisane są w postaci programu obróbki, który steruje poszczególnymi osiami obrabiarki, realizującymi określone ruchy. Program sterujący obrabiarki zapisywany jest w postaci tekstowej. Składa się on z ciągu poleceń zawierających parametry kolejnych ruchów oraz instrukcji pomocniczych. Ponieważ obróbka wiąże się z przemieszczaniem narzędzia względem przedmiotu obrabianego, dlatego wzajemne relacje narzędzie-przedmiot obrabiany winny być zapisane w odpowiednim układzie odniesienia. W obrabiarkach sterowanych numerycznie najczęściej stosowany jest kartezjański układ prawoskrętny XYZ wraz z obrotami wokół osi, oznaczając ABC. Pod określeniem oś należy rozumieć kierunek, w którym zespół maszyny może wykonywać ruch liniowy lub obrotowy. Jeżeli dla określonej osi wzajemne położenie narzędzia i przedmiotu oraz wpływ narzędzia na kształt obrabianej powierzchni można zapisać w postaci zależności matematycznej, to taka oś nazywana jest osią sterowaną. Osie obrabiarek sterowanych numerycznie definiowane są następująco. 1. Jako pierwszy definiowany jest kierunek osi Z, który powinien być zgodny lub pokrywać się z osią wrzeciona głównego, przedmiotowego lub narzędziowego. 2. Następnie określony jest kierunek osi X. Jest on prostopadły do kierunku osi Z i na ogół leży w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny mocowania przedmiotu lub prowadnic obrabiarki związanych ze stołem przedmiotowym. 3. W trzeciej kolejności wyznacza się kierunek osi Y, korzystając z właściwości prostopadłości osi układu współrzędnych. 4. Zwroty osi. Za zwrot dodatni osi uważa się taki, z którym związany jest ruch od strony przedmiotu obrabianego, ruch do materiału według ujemnego zwrotu osi. Zwroty osi należy tak ustalić, powinny spełniać warunek prawoskrętności.